Zła dieta, brak ruchu, skażenie żywności i środowiska. To główne czynniki wpływające na kulminację toksyn w naszym organizmie. Tego typu zaniedbania w dłuższej perspektywie mogą okazać się bardzo groźne. Nagromadzenie szkodliwych związków w tkankach naszego ciała sprzyja rozwojowi stanów zapalnych i chorób przewlekłych. Jak ratować się przed takimi zagrożeniami? Przede wszystkim zdrową dietą, eliminacją szkodliwych produktów i wprowadzeniem do jadłospisu żywności pobudzającej funkcje detoksykacyjne organizmu. Oto cztery obowiązkowe pozycje, które powinny znaleźć się w naszym menu. Numer 1. Burak. Podstawa detoksu i jedną z najzdrowszych warzyw. Jest znany z właściwości oczyszczania i budowania krwi. Stosowany jest w kuracjach oczyszczania wątroby, a także w leczeniu anemii. Źródłem zdrowotnego potencjału buraka są beta-cyjaniny, czyli barwniki beta-alainowe, związki odpowiadające za fioletowy kolor tego warzywa. Numer 2. Biała i zielona herbata. Choć do herbaty jako takiej nikogo specjalnie przekonywać nie trzeba, to jednak najczęściej kojarzy nam się ona z mocnym, czarnym naparem o właściwościach pobudzających. Jednak od kilku lat rosnącą popularnością cieszą się również herbaty, takie jak zielona czy biała. Surowiec każdej z tych odmian pochodzi z roślin należących do rodzaju kamelia, jednak w odróżnieniu od herbaty czarnej, herbata biała i zielona nie są uzyskiwane w procesie wiednięcia i fermentacji. I to właśnie one uchodzą za najzdrowsze. Zielonkawy napar z liści lub pączków kameli ze względu na wysoką zawartość polifenoli działa jak miotła na wolne rodniki, powstrzymując tym samym procesy nowotworowe. Ponadto oczyszcza naczynia krwionośne poprzez obniżanie poziomu złego cholesterolu, a także przyspiesza spalanie tłuszczu. Numer 3. Cebula. Jest to jeden z najbardziej niedocenionych skarbów w naszych warzywniakach. Niestety zwykle spożywamy ją w formie smażonej lub prażonej, a obróbka termiczna pozbawia cebulę większości cennych właściwości. W postaci surowej posiada ona silne działanie antyseptyczne i przeciwzapalne. Stanowi także najbogatsze źródło kwercytyny w naszej diecie. Ten związek z grupy flawonoli nie tylko wyjątkowo skutecznie wymiata wolne rodniki z naszego organizmu, ale również rozrzedza krew, oczyszcza naczynia krwionośne z zakrzepów i złego cholesterolu, a także zapobiega rozwojowi cukrzycy i miażdżycy oraz niektórych rodzajów nowotworów. Hamuje również uwalnianie histaminy i działa przeciwalergicznie, a nawet wykazuje działanie przeciwastmatyczne. Kolejnym, ostatnim produktem, którym jest obowiązkowy w naszej diecie, jest kapusta. Pozycja obowiązkowa w detoksykacji organizmu. Zdrowa jest sama w sobie, ale jeszcze więcej zyskuje dzięki fermentacji. Po ukiszeniu kapusta staje się źródłem licznych metabolitów o fantastycznych właściwościach zdrowotnych. Zawiera m.in. bogactwo witamin takich jak C i E, karotenoidów i polifenoli, będących naturalnymi przeciwutleniaczami. Pałeczki kwasu mlekowego zawarte w kapuście są niezastąpione w kuracjach oczyszczania jelit. Powstrzymują one namnażanie się złych bakterii oraz grzybów i przywracają równowagę w mikroflorze dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Jeśli spodobała Ci się tematyka tego filmu i chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak utrzymać swój organizm w zdrowiu, to zasubskrybuj mój kanał Domowe Sposoby na Zdrowie. Dziękuję.